Siemano moi drodzy! Dzisiaj mam dla was coś kolorowego. To jest odcinek, który myślę, że bardziej mnie ekscytuje niż was, ale pytałam na Instagramie, czy jesteście zainteresowani, żeby wam o tym opowiedzieć, i praktycznie 85% było, więc jedziemy dzisiaj z tematem. Przyniosłam taką tu, proszę, jest tęczowa torebka i ma w niej napchane tęczowe, kolorowe palety cieni do powiek i o nich wam dzisiaj opowiem. To są, powiedziałabym, te, których najczęściej używam. Większość jest top, super dobra. Jedna jest taka bardzo meh i no, na tym poprzestanę ten, zakończymy ten wstęp i po prostu przejdziemy dalej, bo słońce dzisiaj świeciło cały dzień i to jest ten moment, że wiecie, co się może zdarzyć. Człowiek się rozgada i ten film będzie miał 958 lat. Dokładnie tyle. Zostało to obliczone w mojej głowie. Zaczniemy od tej paletki, bo to właściwie nie jest paleta tak stricte kolorowa, ale mam tu kilka takich naprawdę pięknych kolorów, których używam bardzo często. To są cienie z Pixie Cosmetics. Oni mają bardzo fajne róże do policzków i ja tych różów, czy róży? Różów używam również do, jako cieni do powiek, ale te niektóre takie... nawet nie wiem, jak mam to wam nazwać. Nie wzięłam sobie chusteczki, więc będzie ciężko z tymi swatchami. O Boże, jakie one są cudowne. To są takie odcienie takie nieoczywiste i one jednocześnie są metaliczne i jednocześnie są takie nasycone kolorem i można to nałożyć normalnym pędzlem, a nie, że trzeba położyć bazę albo klej i wtedy dopiero ten cień i jeszcze go trzeba położyć specjalnym aplikatorem albo palcem, bo jak się weźmie pędzelek, to on się cały rozmazuje i w ogóle nic z tego nie wynika. Nie, one mają rewelacyjną formułę. Ja kocham te cienie, naprawdę kocham te cienie. Zrobiłam sobie swatcha na udzie i teraz na niego patrzę, sobie myślę, piękny ten zielonkawo-niebieski. Zaraz wam powiem, jak on się nazywa. Wspaniałe są, te cienie naprawdę są wspaniałe. Summer Sky. To jest ten tak i może dlatego mi się tak podoba. Mi się kojarzy z tym pięknym dniem, który dzisiaj był. I każdym innym latem. W ładne dni na wakacjach. Bardzo dobre cienie, mega polecam. I te mają świetne składy. A propos świetnych składów, mam paletę cieni Barbie. To jest bardzo dziwna sytuacja. Pour X Barbie, tak się nazywa ta kolekcja. To jest chyba dwójka. Tak, Endless Possibilities numer 2. Endless to bym nie powiedziała. To jest taka, ma fajne lusterko ta paleta i tutaj ma cienie, które są... No myślę, że jak ktoś się maluje na beżowo i brązowo, to będzie je odnajdował jako cienie kolorowe. Dlatego ja to tu przyniosłam. Dla mnie one są takie, że normalnie do biura, spokojnie, na co dzień bym dała radę tym zrobić makijaż. Te, które tutaj się znajdują, są dość mocno sprasowane. Jeśli chodzi o metaliczne, to one się bardzo ładnie zachowują na powiece. Jeśli chodzi o te matowe, to jest tak, że jak wam się uda od razu idealnie położyć ten cień w tym miejscu, gdzie chcecie i on jest na przykład na wilgotnej bazie, to on się przyklei i będzie piękna pigmentacja. Ale jak zaczynacie nakładać i chcecie na przykład dołożyć, żeby było ciemniejsze, to już ciężko. Jak chcecie rozetrzeć równomiernie, a pod spodem była jakaś wilgotna baza, też już ciężko, to już trzeba by na przykład przypudrować powiekę, żeby baza nie była taka lepka i wtedy nałożyć ten cień i rozetrzeć jakby w załamaniu czy coś. Troszkę trudniej się z tymi matami pracuje. Tutaj też są dobre składy w tym produkcie. Ten zielony też jest absolutnie cudowny. I ogólnie to jest taka przyjazna paleta. W sensie, że dużo kolorów tutaj do siebie pasuje. Jedna rzecz, której mi brakuje, to jest jakiś taki matowy, średni brąz, który by pomógł to wszystko jakoś tam rozmazać, żeby nie było żadnych rantów, ale mam od tego inne cienie, choćby te z Pixie pozostałe, co były w tamtej paletce. No i to jest naprawdę bardzo spoko. Trochę mnie, no mówię, to opakowanie mnie trochę rozwaliło, ale pamiętam, że jak zamawiałam te podkłady do kremowe, do tych filmów o płynnych minerałach, to właśnie wtedy stwierdziłam, że w sumie domówię sobie cienie, zobaczymy, czy są fajne, bo dużo tych naturalnych cieni do powiek to była u mnie taka katastrofa, że szkoda, bo wam było pokazywać. W ogóle niektórych to nawet nie oddawałam gdzieś dalej, tylko wyrzucałam, bo były tak złe. Te są, tak jak mówię, spoko, z tymi matowymi trochę się ciężej pracuje. Te perłowe są takie, że bez kłopotu dają się nakładać i one, jak nie macie mocno opadającej powieki, to nawet mają dosyć dobrą trwałość. Jak macie opadającą powiekę, to one będą się zbrylały w załamaniu. Na bazie podcienia jest spoko. Tu mamy mój mały koszmarek, którego używam z powodu wyrzutów sumienia. Nie oszukujmy się. Ja go naprawdę używam z powodu wyrzutów sumienia. To jest paleta z MAC-a, która nazywa się Art Library. It's Designer. It's designed to make me angry. To powinien być tytuł tej paletki. Wiecie co? Te kolory, one są naprawdę piękne. Jak ja to zobaczyłam na stronie, jak był taki czas, że w trakcie pandemii MAC miał takie promocje, że można było cienie kupić na przykład za mniej niż pół ceny. Były ogromne przeceny. Ja wtedy właśnie się szarpnęłam na tą paletkę. Ona jest w ogóle przepięknie wykonana, bardzo taka konkretna. To lusterka, jak się otworzy, to ono się nie zamyka, więc można przy niej zrobić pełen makijaż, bo widać całą twarz. Ogólnie super. Tylko że ja nie mogę zrozumieć, co się stało z tymi cieniami. Być może to jest
jest kwestia tego, że one zostały w takiej samej formule, jak były, nie wiem, 15 lat temu i one wtedy były dobre, ale teraz już się trochę technologia posunęła do przodu i wszystkie inne, które mam, są lepsze od tych, ale kurczę, no, ogromny zawód. Naprawdę ogromny zawód. One są wszystkie takie pudrowe, nie mają takiego pigmentu, który mnie satysfakcjonuje. W sensie muszę na przykład 3 warstwy tego żółtego nałożyć, żeby on był faktycznie żółty. Ten czarny, który tutaj miał być bardzo czarny, wcale nie jest, jest trochę szary. I widzieliście parę razy na live'ach na Instagramie, jak się malowałam z tą paletką i wtedy nie tylko moje było rozczarowanie, ale i wasze. I no też, żeby to się dobrze trzymało na mojej powiece, to ja muszę co najmniej położyć bazę pod cienie albo jakiś paint pot, tak żeby to się naprawdę miało do czego przykleić. Ciężko się to rozciera, właśnie one, te maty są okropnie suche, a z kolei te, które są perłowe, no to jak się je nałoży palcem albo właśnie jakąś aplikatorem takim z gąbeczką, da się uzyskać taki kolor jak w pudełku, ale jak się zacznie rozcierać tylko trochę gdzieś ranty, to one od razu się robią takie, takie szaro-brązowe i tracą cały kolor, nawet te, które są fioletowe. Mega, mega rozczarowanie. I tak jak mówię, to jest któryś raz, że ja kupiłam cienie z Maka i miałam wtedy takie, co tu się stało? Gdzie są te wszystkie najlepsze oceny i tak dalej? Może naprawdę, ja jeszcze pamiętam recenzje wszystkie sprzed 10 lat, jak ludzie się jarali na Maxa, bo nikt inny nie miał takich cieni, w sensie na przykład takich kolorowych, ale ten czas minął i to dlatego. No nie wiem, jak macie tą paletę, to napiszcie też w komentarzu, bo wiem, że często są osoby, które na przykład pracują w Macu i one mają wprawę z tymi cieniami, wiedzą jak z nimi pracować i są z nich zadowolone. To jak macie jakieś tipy i takie rzeczy inne, piszcie w komentarzu koniecznie. Może komuś to się idealnie sprawdzi, może po prostu to nie spełnia moich oczekiwań. Dalej mamy, to już chyba niestety w tym roku będę musiała pożegnać. To była limitowana edycja i strasznie żałuję. To są cienie z Paezę. Ta paletka ma nazwę Rainbow Palette i ona jest, cała jest obsypana niestety tym tutaj topem takim, bo on się kruszy niesamowicie, ale jak się jego pominie, bo to jest po prostu, wiecie, trochę takiego blasku i on się mocno kruszy. To jest jedyny słaby punkt tej palety i to, że jest niedostępna. Ale te pozostałe są tak doskonałe. To jest tak, jakby człowiek się malował pigmentem. Bez kitu. Naprawdę nie żartuję. One mają bardzo, bardzo dużo koloru. Bardzo intensywny jest. Nie trzeba żadnej białej bazy kłaść, żeby te pastelowe odcienie było widać. Ten żółty jest taki, że jak jego nałożę w wewnętrzny kącik, to po prostu świeci na żółto, a nie tam, że jest trochę jakby ktoś może coś przypadkiem próbował, albo jakby miała brudny palec i się zatarła. Nie. Widać, że tam jest celowo pomalowane. One, ja bym nawet powiedziała, że mają podobny pigment jak te wszystkie, te takie mocne różowe z Anastazji. Nie pamiętam, jak one się nazywały, czy jakaś Riviera, czy co, ale one były takie, że farbowały mi powiekę bardzo mocno i potem miałam na przykład różową albo fioletową 2 dni, to te mają ten sam rodzaj pigmentu w sensie intensywności, ale zmywają się normalnie balsamem myjącym. Nigdy nie miałam takiego czegoś, żeby mi pofarbowało. W ogóle uważam, że Paezę robi bardzo dużo, bardzo dobrych cieni do powiek. Naprawdę sztos. I będę tęsknić, jak się z nią już pożegnam. Może kiedyś oni wrócą, zrobią jakieś nowe takie tęczowe, albo może już jest, tylko ja dzisiaj nie sprawdzałam na stronie internetowej. Tu jest druga, też taka paletka, która już jest trochę zajechana. To ją tu już mi trochę wstyd pokazywać, nie? Bo ona naprawdę... Widać, że jest miłość między nami, no nie? Tak wam powiem. Ona już jest taka powgniatana, za chwilę będą denka w nich. Czuję, że tej jesieni już będą w niej denka. To jest kartonowe... Ja w ogóle chyba... Nie wiem, czy wam mówiłam. Ja nie lubię tych kartonowych opakowań za bardzo. Zwłaszcza jak są takie kartonowe i powlekane takim czymś jakby gumowym. No bo co to? I tak jest wtedy odpad zmieszany, nie? I tak nie można tego do recyklingu oddać. To po co? To równie dobrze mogłoby być z plastiku, który się nadaje do recyklingu. Chyba, że ja jestem jakaś za bardzo wymagająca, nie wiem. Albo kompletnie może powiedziałam jakieś same bzdury. Jeśli tak, to bardzo proszę skorygujcie w komentarzu, bo nie mam tu pewności, nie doczytałam tego w żadnym moim dokumencie BDO ani nic takiego. Huda Beauty Gemstone Obsessions. I no tak, to one są tak jak te szlachetne, piękne kamienie. To są takie cienie, które jak masło się rozprowadzają. Absolutnie nie są naturalne, ale rozprowadzają się tak jak mówię, jak masło. Palcem można to nałożyć obojętnie jakim pędzelkiem, bo i takim puszystym luźnym da się ładnie rozprowadzić jako mgiełkę koloru i takim płaskim pędzelkiem można nałożyć, żeby dosłownie na powiece wyglądał tak jak w tym opakowaniu. One też mają wymiary, w sensie takim, że jest na przykład szaro, różowo, zielony i w zależności od tego jak światło pada, to on odbija inaczej kolor i naprawdę przepięknie to wygląda. To była też jakaś limitowana edycja. Oni robią tak, że co chwilę wypuszczają setki tych palet. Teraz naprawdę setki tych palet wychodzą. Mam takie wrażenie. Może przesadziłam z setki, ale jest ich dużo. I co trochę są jakieś inne kolory. Ja nie kupuję więcej, bo nie potrzebuję. I tak mam myślę zdecydowanie ponad, zdecydowanie nadmiar. O, ponad wszelkie ludzkie pojęcie i rozsądek.
rozsądek. No i tak, jeśli Wam się uda znaleźć chudy, coś co Wam się kolorystycznie spodoba, to moim zdaniem te cienie są naprawdę bardzo dobre i bardzo trwałe. I bardzo wydajne. Tutaj mam taką paletę, która dla mnie też jest z tej kategorii naturalnych, ale są tu takie kolory, że myślę, że większość z Was potraktuje to jako barwną paletę, więc dlatego ją tu dzisiaj przyniosłam. Nazywa się Abstrakcja i jest to paleta z Glam Shopu. Powiem tak, ja, jak widzicie, kocham miłością prawdziwą ten taki musztardowy odcień i jak on się skończy, to będę zdruzgotana i będę sprawdzać, czy oni produkują ten cień tak solo, bo jest to mój ulubiony musztardowy odcień spośród wszystkich, a jak widzicie, to nie jest tak, że ja jakoś specjalnie narzekam, że mam mało cieni, wręcz przeciwnie. Te, które są tutaj takie bardzo błyszczące, właściwie te tu cztery, nie lubię ich ze względu na to, że mi się źle pracuje z tą formułą, albo muszę mieć właśnie jakąś mocną bazę, albo klej do cieni i muszę to nakładać palcem właśnie albo aplikatorem, bo inaczej nie jestem w stanie uzyskać takiego efektu, jaki mi się podoba. Jak biorę normalny pędzelek, to one się po prostu nie chcą aż tak przyklejać i ciężej mi się z nimi pracuje. Ale to jest po prostu cecha tej formuły. Jak ktoś się nauczył pracować z tymi cieniami, to będzie je kochał. Na przykład Kelly, ona ukocha te cienie, te turbopigmenty od nich i tak dalej. Ja mówię, nie jestem fanką tej formuły, dlatego rzadko korzystam. Natomiast te tutaj, o matko! O matko, one są cudowne. One są absolutnie cudowne. Te dwa myślałam, że będą zbyt podobne. Jak je będę nakładać na powiekę, to będzie tak jak z tymi cieniami z Naked, że kupujesz paletę, ale tak naprawdę kupisz dwa cienie, bo jest tylko jasny albo ciemny. One wszystkie wyglądają tak samo, jakby człowiek się pomalował tu ciemnym, tu jasnym. Natomiast te absolutnie nie. One są naprawdę od siebie bardzo różne i można uzyskać bardzo ciekawe na powiece rezultaty. One się łatwo rozcierają, łatwo się łączą ze sobą i z innymi cieniami. Nie mam jakiegoś problemu, że mi się coś przykleja i się robią jakieś placki albo dziury łyse, jak czasami przyłożę się pędzel drugi raz. Nie osypują mi się też na dolną powiekę. Naprawdę bardzo je lubię. Tego używam niesamowicie często, bo mam bardzo dużo w takim kolorze ubrań i jak chcę tylko tak na szybkości się pomalować, że jeden cień na powiekę i dwie kropki pod oczami i tuż do rzęs, to ten cień się świetnie nadaje. Ten musztardowy jest cudowny. To jest najlepszy ich produkt, jaki kiedykolwiek kupiłam, ten jeden cień. Naprawdę mam wielką nadzieję, że on jest jeszcze dostępny, albo nawet powiedziałabym tak, na tyle go kocham, że mi się zastanawiała, czy nie kupić drugi raz tej samej palety, zużyć znowu całego, a tej reszty gdzieś oddać jakieś moje przyjaciółce. Bez kitu, ja mam takie myśli i tak kocham ten jeden konkretny cień. Tu jest mój najnowszy nabytek. Mam już ją wiele miesięcy, ale to jest mój najnowszy nabytek. Tropical Rhythm nazywa się ta paleta i to jest produkt marki Tune. Ja powiem szczerze, że jakoś umknęła z mojego radaru ta marka w ogóle. Gdzieś tam ją widziałam, ale może z raz jakoś niespecjalnie mnie zainteresowała. Poza tym te produkty, które tam widziałam, to były raczej takie neutralne. Ja się nie maluję w ten sposób. Aż raz zobaczyłam u Mazgo te kosmetyki i mi się gdzieś tam zadzwoniło. Pozdrawiam w ogóle, Macie. Coś mi tam zadzwoniło i mówię, oho, to jest jakaś tam rzecz, o której pamiętam. I też była taka sytuacja w ubiegłym roku, że oni dali informację, że mają jakieś rzeczy poprzeceniane, bo niestety COVID ich dojeżdża. W związku z czym stwierdziłam, dobra, to ja zrobię zakupy. Dam też znać, że tam jest coś takiego i że może ktoś z Was też skorzysta. I jaka to była dobra decyzja, bo kupiłam kilka naprawdę świetnych kosmetyków. Spójrzcie na to tylko. To jest tak piękna paleta. I jak spojrzałam na nią, jak to przyszło, to też jest papierowe. Jest taka cieniutka, tak wyjęłam to i mówię, ojejku, no nie wiem. Ale chociaż im pomogłam, nie? Przysięgam. Taka była moja pierwsza reakcja. I jak spojrzałam na to, to mówię, te kolory są tak intensywne i niektóre z nich wyglądają, że mają bardzo dużo białego pigmentu, w związku z czym się spodziewam, że albo będą wyglądały jak kreda, w sensie jak takie pastelowe kredy do pisania po chodniku dla dzieci, albo na moim kolorze skóry będzie po prostu moja skóra spod spodu przebijała. Takie były moje założenia, naprawdę. Po czym zrobiłam makijaż i miałam takie, przepraszam Was Tune za to wszystko, co o Was pomyślałam, to było oszczerstwo i w ogóle nieprawda. One wyglądają na powiece tak, jak wyglądają w tym pudełku. Dla mnie to jest jakiś kosmos, to jest tak, jakbym się malowała czystym pigmentem, który ktoś po prostu sprasował do formy cienia. Wszystkie są przepięknie matowe, dzięki czemu ja mam cały ogrom rzeczy, które mogę z nimi wypracować. Jak mam ochotę, to sobie jakiś topper dokładam błyszczący albo rozświetlacz, cokolwiek, a tak to jestem w stanie zrobić naprawdę na maksa ciekawe makijaże. To jest chyba wszystko, czego bym mogła sobie życzyć. Otwieram to, patrzę w moją szafę i mówię sobie, tak, możesz ubrać cokolwiek i wszystko pasuje. Jedyne, czego tutaj nie ma, to jest czerwony kolor, ale czerwone były w tych innych, więc czuję się w pełni usatysfakcjonowana. I tak, to jest godny zastępca dla tamtej Spaeze, który ma jeszcze więcej kolorów. Przepięknie to jest pomyślane i każdy z nich jest naprawdę taki soczysty
Jak robię ten makijaż, to aż się cieszę, nie? Naprawdę. Bardzo, bardzo dobra paletka. Jeśli jeszcze jest dostępna, to na maksa polecam. Jeszcze polska produkcja do tego. I na sam koniec została najbardziej niepozorna paletka, którą sobie zostawiłam tylko dlatego na samym początku, że ją podrapałam. I już tłumaczę, co się stało. Ja kiedyś robiłam zakupy, poszłam do Sephory i robiłam zakupy dla Was takie na konkursy. Kupiłam trochę tych paletek za Smashboxa, bo tak pomyślałam, miałam jakiś taki dzień, że pomyślałam, hej, ja też bym chciała na przykład, nie wiem, na studiach, jak nie miałam kasy, żeby gdzieś wygrać taką paletkę, no i kupiłam tam dla Was kilka i jeszcze parę innych rzeczy. Teraz mam focha na Sephora, powiem Wam szczerze, bo u mnie tu nigdzie nie ma blisko, żeby wejść do sklepu. Natomiast online to jak złożę pełen koszyk, no to potem się okazuje, że przy wyborze sposobu dostawy, to mogę z mojego koszyka kupić albo tylko te trzy rzeczy, albo tylko tamte cztery, albo tylko tą jedną i w końcu jestem tak sfrustrowana tym, że stwierdziłam, że w nosie. I tak mam za dużo, więc nic nie kupuję. Natomiast jeśli chodzi o tą paletę, to ja ją wtedy właśnie wzięłam razem z tamtymi i pozostałymi i chciałam zrobić zdjęcia. Jak to otwierałam, to mi się palec omsknął i zadrapałam, tu jest jeszcze taka dziura, zadrapałam po prostu w tym cieniu, mówię, no dobra, teraz już jesteś moja. I się cieszę w sumie, że tak zostało. Ona jest tak cudowna, to są takie wspaniałe kolory. Ja jej nadużywam, nawet bym powiedziała, jeśli chodzi o częstotliwość. To jest ten żółty. Jak zawsze mnie pytacie, co mam za żółty w wewnętrznym kąciku, jak często się tak maluje, to jest zawsze ten żółty. W ogóle jak zerkniecie sobie w opisy moich filmów z ostatniego roku może, to tam są zawsze podpisane, jeżeli ja pamiętam, żeby zrobić zdjęcia, czego używałam, to tam nasza Magdalena druga zawsze spisuje te jakieś kosmetyki, których używam do makijażu, jak się nazywa, nie wiem, jakaś biżuteria albo ubranie. Jeśli nie ma takiej informacji, to znaczy, że albo ja to dostałam w prezencie i nie wiem skąd to jest, albo mam to tak długo, że wycięłam metkę i nie pamiętam, albo po prostu malowałam się w pośpiechu, nie zdążyłam porobić fotek i zapamiętać, bo wiecie, to jest tak, że ja nagrywam dzisiaj, jak zdążę, to porobię zdjęcia tych kosmetyków, których używałam. Później za kilka dni czy za kilka tygodni ten film będzie dopiero zedytowany, potem dopiero będzie załadowany do internetu i potem dopiero ona się zabiera za ten opis. Więc jak to jest powiedzmy w odległości półtora miesiąca, to nie ma szans, żebym ja pamiętała, których czterech produktów do ust użyłam. Więc jeżeli nie ma w opisie, to znaczy, że ja nie pamiętam. Wracając do tej palety, jest cudowna. Jeśli chodzi o Smashboxa też, to absolutnie nie są naturalne produkty, jeśli to jest dla Was istotna informacja. One się rozcierają jak złoto. Jak złoto. Wszystkie te, co tu są, idealna dla mnie pigmentacja, pięknie się rozprowadzają, łatwo się miesza jeden z drugim, łatwo się rozcierają, można budować, można zrobić mega taką mgiełkę koloru delikatną, można zrobić na maksa intensywny kolor, i maty, i perły, i te brokatowe, no wszystkie cudownie się rozprowadzają, bardzo, bardzo lubię. Mało lubię rzeczy z tej firmy, ale cienie do powiek to naprawdę nie potrafią robić. Strasznie żałuję, że już nie ma tych bardziej kolorowych, bo tam od czasu do czasu jest jakaś taka jedna kolorowa z tych malutkich i potem 95, wszystko o brązy, beże, ale rozumiem, że trzeba zrobić badania rynku i kto chce takie rzeczy kupować kolorowe, chyba tylko ja. I ta garstka z Was, co mi zagłosowała, że chętnie obejrzy film. A te to jeszcze były takie, nie wiem, czy to widać? Że one miały takie opakowanie tam, że się zmieniały. Nie wiem, tu światło mi odbija, jeszcze tam kabel wystaje od mikrofonu, także przepraszam. Obiecuję w tym roku kupić monitor, żeby móc sprawdzać, czy ja Wam pokazuję i czy to jakiś sens ma. Tak, bo bardzo, bardzo ją lubię. Ona się nazywa Cover Shot, ta seria tych małych paletek ze Smashboxa to jest Cover Shot i ta nazywa się Sunlit Yellow. I tak, jeden ma ona minus. Ono ma prawdziwe lusterko, ale ono jest takie, że deformuje, że jak to trzymacie przed sobą, to na przykład jedno oko macie duże, a jedno małe. Ja najpierw myślałam, że to jest jakaś folia, której nie zdjęłam, ale zdjęłam folię i dalej był ten sam rezultat, więc tylko było mniej zamazane. To jest jedyny w sumie minus. Tak, to do podróżowania jest super. Tu jak się zakryje ten żółty i zielony, to nawet zostaje taka dosyć neutralna, jak ktoś chce tak się pomalować. No. To dobra, koniec, bo tu znowu spojrzę na ten żółty i wiecie, co się dzieje wtedy ze mną, nie? Tak jak macie psa i mu pokażecie jakiś smaczek, to on już nic nie widzi obok, tylko jest smaczek, smaczek, to ja mam taki żółty, 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 cień, cień, żółty, żółty, cień. Tak, to się dzieje właśnie w mojej głowie teraz. Dobra, dziękuję Wam bardzo za oglądanie, życzę Wam wszystkim cudownego tygodnia, zachęcam tam do tego, co YouTube każe nam zachęcać, tu subskrybujcie kanał, tam zostawcie komentarz, tam łapkę w górę, tam tu dzwoneczek, niedługo jeszcze pewnie będzie gwiazdka, piłka, bramka, jeszcze jakieś inne rzeczy, ale no cóż. Już tak od nas wymagają, to ja Wam to przekazuję dalej i o to proszę. Życzę Wam wszystkim wspaniałego tygodnia i do zobaczenia następnym razem. Na razie!
Nie, nie polecajcie mi więcej kolorowych paletek cieni, bo skończy się na tym, że ja pewnie w mojej głowie uzasadnię, że po pierwsze ja tego potrzebuję, po drugie to jest do recenzji, a po trzecie, no właściwie zasadniczo to, no, no, to jest sprawia, że moje samopoczucie jest lepsze, jak ja się rano maluję dla poprawienia sobie humoru, to później się przebija na cały dzień, jestem milsza dla innych ludzi, nie? Jeśli potrzebujecie coś kupić i szukacie uzasadnienia, ja myślę, że wszystko. Jestem w stanie uzasadnić wszystko.